Mnemotechniczne ćwiczenie, czyli jak zapamiętać słowa. W temacie widzicie, że chodzi o rzeczownik der See, jezioro, i die See, morze. Mam dwa patenty na to, żeby to zapamiętać. Słuchajcie. Wiemy, że See może oznaczać morze lub jezioro. I od tego zależy rodzajnik. Bo jak jest der, to jest jezioro, i die, to jest morze. Jak to zapamiętać? Pomysł pierwszy. See jako morze. Nie? Na jaką literkę kończy się morze? Boże, jakie pytanie durne zadaję. Oczywiście, że na E. To jaki musi być rodzajnik, żeby się to ze sobą wiązało? Der czy die? Z końcówką E czy z końcówką R? Oczywiście, że E. Morze to jest die See. Bo tu macie E, na końcu die jest E i na końcu polskiego odpowiednika też jest E. Jest? Pierwszy patent, morze. Drugie słowo mnemotechniczne. Jak zapamiętać jezioro? Jezioro zawiera literkę R. Morze też zawiera R, ale przez Z wymawiamy to inaczej, to jest jasne. Jezioro, R. Tak jak rodzajnik der kończy się na R. Taki mam pomysł na zapamiętanie tych słówek. Dziękuję Wam bardzo. Jeżeli macie swoje patenty i pomysły na zapamiętanie słówek niemieckich, dzielcie się tą wiedzą, nagramy coś z tym. Nie? Trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam, hej!